Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. Dzisiaj w Słowiańskościach będę mówić do Was nie tylko ja. Gościnią dzisiejszych Słowiańskości jest Katarzyna Berenika Miszczuk, Wam znana na pewno z cyklu Kwiat Paproci. Dzień dobry wszystkim. Miałyśmy się spotkać na żywo, ale ponieważ jest jak jest, będziemy rozmawiały dzisiaj za pośrednictwem internetu. No, kwarantanna. Z czego wiem, to zaczynając pisać Kwiat Paproci, nie miałaś dużej wiedzy na temat słowiańszczyzny i to pojawiło się dopiero potem. A sam pomysł natomiast pojawił się po prostu jako zachwyt nad miejscem, nad Bielinami, tak? Tak, tak. To wszystko przez mojego męża. O, zacznijmy, powiedzmy tak. Na mojego męża mieszka w Bielinach. Dzięki niemu i dzięki nim pierwszy raz je zobaczyłam. Ja jestem mieszczuchem. W życiu nie byłam w lesie, na dłuższym spacerze. Właśnie do momentu, do kiedy poznałam mojego wtedy jeszcze narzeczonego. I razem z nim poszłam na spacer jednym ze szlaków Świętokrzyskiego Parku Narodowego. I dałam się porwać temu miejscu. Moja wyobraźnia od razu zaczęła pracować. Zaczęłam sobie wyobrażać, że ktoś nas na pewno śledzi, nie wiem, drzewo nas obserwuje, cokolwiek. I w mojej głowie zaczęła się powoli tworzyć historia. A jak to się stało, że przyszło Ci do głowy właśnie, żeby w tej tekście, w tej książce wykorzystać te elementy słowiańskie związane z wierzeniami Słowian? Dlaczego akurat to? Chyba głównie dlatego, że tam w pobliżu jest Łysa Góra, Łysiec, Łysica, więc to jakoś było powiązane, prawda, czarownice, więc tak myślę, że od myśli do myśli. No i muszę też powiedzieć, że ja na początku nie wiedziałam kompletnie nic na temat mitologii słowiańskiej, na temat dawnych wierzeń. I po pobycie właśnie w Bielinach zaczęłam się wgryzać w ten temat. Przeczytałam najpierw mitologię Słowian Aleksandra Geisztora, to jest taki podręcznik Uniwersytetu Warszawskiego, i się wciągnęłam. Geisztor, czyli taka klasyka. Tak, tak, tak. Ciężki do przejścia. No, pierwsza połowa to geneza poszczególnych słów od staroindyjskiego. I fakt, te początkowe teksty językoznawcze bywają trudne. Tak, ale można się wciągnąć. Ja nie zdawałam sobie kiedyś sprawy z tego, jak to jest w ogóle szeroki wątek. Ile jest tych istot, tych demonów, jaki jest panteon bogów, a także ile tych dawnych wierzeń przeżyło do dzisiaj, sprytnie ukrytych, chociażby w przysłowiach. W Twoich książkach jest bardzo ciekawy opisany świat demonów. Demony to w ogóle jest mój konik, ja się tym bardzo interesuję, więc też zwracałam uwagę na to, w jaki sposób wplatasz je w historię. I bardzo mnie zaciekawiło to, w jaki sposób to zrobiłaś, że one się dostosowały. Co tobą kierowało, kiedy obmyślałaś to, w jaki sposób one będą tam funkcjonować w tym świecie? Znaczy tak, wyobrażałam sobie, że one ciągle gdzieś są. Niemniej no, świat poszedł do przodu, tak? Już mało kogo można spotkać w lesie. Rolnicy raczej już własnoręcznie w polu o 12 nie robią, tylko jadą, prawda, kombajnem, traktorem. Więc wyobraziłam sobie, że te nasze demony słowiańskie niestety też musiały iść z duchem czasu i musiały się po prostu przystosować, tak? A jak można się lepiej przystosować, niż wkradając się pomiędzy ludzi i udawać kogoś takiego jak oni? A jak przyszedł Ci do głowy pomysł, żeby wyjść od idei takiej, że Mieszko I jednak nie przyjmuje chrztu? Pomysł wziął się stąd, że chciałam, żeby te wierzenia cały czas były żywe i aktualne. Na początku, kiedy zaczęłam pisać historię Gosławy Brzuski, która udała się do Bielin, miałam plan po prostu wysłać ją do zwykłej miejscowości w dzisiejszych czasach, prawda, i tam niechcący by się natknęła na demony. Ale to nie pozwoliłoby mi opisać tego bogactwa naszego dziedzictwa i naszej historii. No w tym celu musiałam, niestety albo stety, ożywić cały ten świat i po prostu łatwiej mi było napisać alternatywną rzeczywistość, w której nie przyjęliśmy tej wiary chrześcijańskiej i ciągle jest kultywowana ta nasza rodzima wiara. A jak prościej mogłam to osiągnąć niż na samym początku, czyli cofnąć nas w czasie do Mieszka I, który po prostu nie przyjął tego chrztu. Ale stolica jednak jest w Warszawie. No tak, tak samo jak Most Poniatowskiego chyba też opisałam niechcący, warszawski. I jeszcze pojawiają się tam ułańskie mundury. Tak, tak, albo fantazja możliwe. No tutaj jest kilka niedociągnięć, przyznaję. Za bardzo mi weszły do głowy współczesne nazwy, ale w sumie kto wie, jakby się historia potoczyła. Może i tak ta stolica by została przeniesiona do Warszawy.
No tak, to jest tak mocna ingerencja w historię, że właściwie mogłoby się wydarzyć po drodze absolutnie wszystko. Jak myślisz, odnalazłabyś się w takim świecie, który stworzyłaś? Podobało ci się życie w takiej właśnie rzeczywistości? Powiem szczerze, że ja bym się świetnie tam odnalazła. Bardzo dobrze się bawiłam podczas pisania całego cyklu Kwiatu Paproci. Może chociażby ci świadczyć fakt, że nie zdołałam odejść z tego świata i napisałam jeszcze kontynuację pod tytułem Jaga, w zasadzie prequel. No ja się widzę w tych czasach, tak? Bardzo mi się podoba, że kiedyś na przykład święta były zupełnie inaczej postrzegane niż dzisiaj, chociażby święto zmarłych. Dzisiaj jest to taki moment pełen zadumy, spokoju, a dawniej to była wesoła zabawa. Ludzie się cieszyli w ten dzień, prawda? Chodzili na cmentarz napić się z przodkami, zjeść z nimi, zostawić im coś do picia i jedzenia. To był radosny okres, podczas którego wiedzieli, że ci ich bliscy mogą wyjść za światów i ich odwiedzić. Wydaje mi się, że wtedy ludzie byli troszkę weselsi. No właśnie, jak jesteśmy przy tych świętach, to zdaje się, że miałaś okazję też spotkać się z rodzimowiercami, którzy kultywują wciąż te tradycje i te zwyczaje. Jak to było? Tak, tak, kilkukrotnie. Znaczy osobiście nie spotkałam żercy rodzimego kościoła polskiego, tego mazowieckiego odłamu, chramu, ale jesteśmy w stałym kontakcie przez Messengera. Wiele mi pomógł, jeżeli chodzi na przykład o tekst modlitw. Za to miałam okazję spotkać osobiście rodzimowierców z województwa świętokrzyskiego i przejść się z nimi na wycieczkę po lesie. I jak podobała ci się ta wycieczka? Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Zobaczyliśmy wały mokoszy, więc było to niesamowite doświadczenie. A jak te osoby odnosiły się do tego, co napisałaś? Podobało im się, czy raczej byli krytyczni? Kilka uwag usłyszałam faktycznie, ale raczej same pozytywne. Wydaje mi się, że odnajdują się bardzo dobrze. Takie odniosłam wrażenie. To brzmi jakby ta znajomość, ta wycieczka bardzo ci się spodobała. Tak, tak, chociaż bardzo żałuję, nie miałam jeszcze możliwości uczestnictwa w żadnym święcie. Jakoś za każdym razem coś mi wypadało. Pewnie jeszcze będzie okazja. Miejmy nadzieję. A teraz podpytam cię trochę o źródła, bo wiem, że się bardzo solidnie przygotowywałaś do napisania tego cyklu. Szukałaś tych informacji i ta bibliografia jest całkiem niezła. A powiedz mi, czy poszukując informacji o wyżeniach Słowian i tej historii, trafiłaś na Wielką Lechię? Ależ oczywiście, że odnalazłam Wielką Lechię. Zdążyłam się już z niej pośmiać. Mam nawet dwie pozycje w domu na jej temat. Koncepcja świetna. Naprawdę do wykorzystania w jakiejś książce fantazy. Bardzo twórcza. No ja bazowałam głównie na tej mitologii Słowian Aleksandra Geisztora, a także na bardzo dużej ilości takich zeszytów do etnografii. Z różnych bestiariuszy, zielników. No, starałam się szukać tych rzetelnych źródeł. I tu muszę się pochwalić, że wszystkie przepisy i zaklęcia, których stosują moje szeptuchy, są autentyczne. I tak dawniej leczono na terenie województwa świętokrzyskiego. O, czyli można testować i można wypróbowywać te różne specyfiki, które opisujesz. Znaczy, nie gwarantuję skuteczności, ale są prawdziwe. A może miałaś też okazję usłyszeć od kogoś jakiś przepis i taki wykorzystać? Czy one raczej są z literatury? Ktoś ci przekazał jakiś taki tajemniczą recepturę? Nie, wszystkie są z opracowań. Nie miałam okazji spotkać prawdziwej szeptuchy, niestety, chociaż nie jestem pewna, czy podzieliłaby się ze mną swoją wiedzą. No tak, bo szeptuchy wciąż urzędują. Można je spotkać na przykład na Podlasiu. Tak, tak, na Podlasiu. Swoją drogą ciekawe, czy przyjmują gdzieś jeszcze. Chyba w świętokrzyskim. No nie słyszałam, żeby w świętokrzyskim. Tak w temacie przygotowywania się do pisania i w temacie też tego procesu, bo wiem, że różni pisarze mają różne zwyczaje. Niektórzy lecą totalnie na żywioł i nie mają zielonego pojęcia, o czym będą za chwilę pisać, a inni z kolei mają opracowany idealnie dokładny plan, krok po kroku, co się wydarzy. Którym typem ty jesteś? Jak wygląda twój rytuał pisania, proces tworzenia książek? To co do tego planu, to zależy, którą powieść. Ponieważ thrillery medyczne i kryminały staram się pisać z planem wydarzeń, żeby się nie pogubić i żeby rytm powieści był zachowany, żeby te zakrwawione zwłoki się pojawiały w różnych odstępach. A jeżeli chodzi o pozostałe powieści, to tutaj daje się ponieść żywiołowi i bohaterom. Wiem mniej więcej, jak powieść się zacznie, wiem, jak powinna się zakończyć, a to, co jest w środku, czasem samo mnie potrafi zaskoczyć. A co cię zaskoczyło w Kwiecie Paproci? Sama Gosia zdecydowanie, ale najbardziej zaskoczyła mnie Baba Jaga, ponieważ ona miała być początkowo postacią drugoplanową, nie miała być aż tak rozwinięta, jak jest,
a zaskoczyła mnie swoim charakterem, niezłomnością. Jakoś tak to dziwnie brzmi, ale naprawdę bohaterowie powieści czasem sami się tworzą, sami się piszą. I ona mi się trochę właśnie tak sama napisała i tak mi się ta postać spodobała, że nie mogłam się powstrzymać i właśnie napisałam potem książkę poświęconą tylko jej, czyli Jagę. A skoro jesteśmy przy Jadze, to obiło mi się o uszy, że planujesz jakąś kontynuację jej historii. Nie dokładnie kontynuacja, ale tak z tego uniwersum, z tego świata jeszcze coś mam w zanadrzu. Tylko będzie trzeba chwileczkę poczekać. No właśnie, powiedz mi, jak w ogóle to się stało, że powstała Jaga, że zdecydowałaś się opowiedzieć jej historię w osobnej książce? Głównie dlatego, że dużo osób prosiło, żeby napisać kontynuację. Ja się zaparłam, że nie, bo już tak ładnie zakończyłam, były 4 tomy i w ogóle. I było tak, jak sobie zaplanowałam, że się zakończy, ale potem też się tak zaczęłam zastanawiać, że polubiłam bardzo ten świat, jeszcze nie zdołałam powiedzieć wszystkiego, co chciałam powiedzieć i czego się sama dowiedziałam podczas zbierania materiałów i po mojej głowie zaczął się krążyć taki pomysł, że można by wykorzystać właśnie Babę Jagę. Jednak nie chciałam ciągnąć jej wesołego emeryckiego życia, tylko cofnąć się trochę w czasie i opisać, jak wygląda jej młodość, jaką ona była szeptuchą w przeciwieństwie do Gosi. To myślę, że to był naprawdę dobry pomysł, bo z czego słyszałam, ludzie bardzo są zadowoleni z tej historii, z tego, że mogli poznać Jagę. To było naprawdę fajne. Bardzo miłe. W którymś wywiadzie mówiłaś, że chcesz być tak jak Stephen King i na każde 4 godziny pisania przypada ci 4 godziny czytania. Tak, tak, tak. Zgadza się. Co lubisz czytać w takim razie? Ja czytam wszystko. Naprawdę, dosłownie wszystko, ponieważ począwszy od fantastyki, przez jakieś powieści obyczajowe, kryminały, a ostatnio naszła mnie na przykład chęć na literaturę faktu i na reportaże. A zdarza ci się też sięgać do książek z tego słowiańskiego świata, nawiązujących w jakiś sposób do słowiańszczyzny? Teraz już tak, ale w momencie, kiedy coś piszę, to unikam jak ognia. Czy filmów o takiej tematyce, czy książek, ponieważ nie chcę się niechcący zainspirować, tak? No to co czytałaś na przykład z tego nurtu? To Paulinę Händel czytałam. Ojejku, jak to był? Żniwiarz, tak. Cykl nazywał się Żniwiarz. To czytałam ostatnio z tematyki słowiańskiej. I jak ci się podobało? Bardzo sympatyczne. Zupełnie inny pomysł niż ja miałam na powieść, ale bardzo fajnie wplecione te słowiańskie wątki i słowiańskie demony. Podobno przy pisaniu książek z cyklu Kwiat paproci słuchałaś ścieżki dźwiękowej z Wiedźmina III, tak? Tak, zgadza się. A oprócz tego sięgałaś jeszcze po jakieś inne utwory gdzieś z tego klimatu? Masz jakąś swoją słowiańską playlistę? Przyznam bez bicia, że słuchałam też trochę Donatana i Cleo. Ale głównie ten soundtrack z Wiedźmina z Trójki. A jeszcze Enej. Niektóre piosenki z Eneja, zwłaszcza takiej wesołej zabawy podczas świąt słowiańskich, które opisywałam, to tutaj Enej zdecydowanie pasował. Jeszcze podpytam cię też o twoje plany, bo mówiłaś kiedyś, że pracujesz też nad czymś z tego słowiańskiego świata, ale dla dzieci. Mhm. Zdradzisz nam coś więcej? Co to w ogóle będzie? Jak to ma wyglądać? O czym będzie? Nawet już zaczęłam pisać. Zamyślę, ma to być cała seria. Nie wiem, czy kojarzysz i czy słuchacze kojarzą. Ja, kiedy byłam dzieckiem, zaczytywałam się w takiej serii Szkoła przy cmentarzu. W ogóle ja uwielbiałam horrory dla dzieci. To chyba taki mój mały konik, bo teraz lubię filmowe horrory bardzo. Więc była kiedyś Szkoła przy cmentarzu, Krąg ciemności, Gęsia skórka. Ja się w tych historiach zaczytywałam. No a teraz nie ma takich opowieści dla tych młodszych dzieci. I postanowiłam stworzyć taki cykl takich lekkich horrorków dla dzieci, ale osadzony w tym słowiańskim świecie. Jednocześnie przybliżać naszą historię, mitologię, głównie te demony właśnie słowiańskie i bogów najmłodszym. Zaczęłam już pisać pierwszy tom, no tak mam mniej więcej powiedzmy 1/4. No zobaczymy, kiedy mi się uda skończyć. W zamyśle to nie ma być koniec historii na 1 tomie. A jesteś w stanie zdradzić, kiedy możemy mniej więcej spodziewać się tej książki? Oj, teraz przez tą kwarantannę i przez tego wirusa to wszystko jest poprzesuwane, więc ciężko powiedzieć, bo jednak my się stosujemy do kwarantanny, nie wychodzimy. No i pisanie przy małym dziecku do najprostszych nie należy. Mogę to robić tylko, kiedy on śpi albo wieczorami, o ile nie padnę na twarz, więc niestety to się wszystko wydłuża. Nie potrafię powiedzieć. Tak samo nie wiem, kiedy te powieści zostaną teraz powydawane, tak? Bo tak samo jest proces wydawniczy się może poprzesuwać. Czyli po prostu musimy śledzić twoje kanały, twoje strony, żeby być na bieżąco. Tak, tak, zawsze o wszystkim informuję, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, przeważnie na obu, jeszcze na blogu, więc
jak tylko będziecie tam zaglądać, na pewno nie przegapicie żadnej ważnej informacji. Jestem też ciekawa, bo mówiłaś o tym, że bardzo mocno cię ta słoweńszczyzna wciągnęła. Czy gdzieś ci to jednak zostało? To znaczy napisałaś książkę i już temat zamknięty? Czy może raczej cały czas cię to ciekawi i próbujesz w dalszym ciągu poszerzać wiedzę i zdobywać nowe informacje, nowe książki? Tak, tak. Nie mogę się powstrzymać. Jak zobaczę coś w bibliotece czy w księgarni, co jest z tej tematyki, a jeszcze tego nie przeczytałam, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie kupić albo nie wziąć do ręki. Więc no, ta fascynacja nadal jest. I dlatego chyba tak ciężko mi się z tym światem rozstać. Czyli można powiedzieć, że to naprawdę cię wciągnęło i bardzo mocno zainteresowało, także no, nie chcę puścić. Tak, ja jestem w ogóle zawiedziona, że ja na przykład się o tym nie uczyłam w szkole. To na lekcji historii było tylko, że był Mieszko Dobrawa, a przed nimi byli poganie i to jest tyle, tak? A ta historia jest naprawdę bardzo bogata. Ale też mi się wydaje, że w szkołach w sumie mówi się trochę o tej słoweńszczyźnie, o tych początkach. No wiadomo, w małym zakresie, ale też ta wiedza jest mocno, mocno ograniczona. No i też jakby drugi temat to to, że program jest jednak mocno przeładowany i chyba trudno byłoby zmieścić duże lekcje na temat tej słoweńszczyzny i wierzeń, korzeni. No może tak, ale czy one muszą być duże? Z drugiej strony jest bardzo dużo miejsca poświęconego mitologii greckiej, tak? Myślę, że można by odkroić może 2 godziny z tego, a poświęcić trochę bogom słowiańskim i demonologii. Albo chociażby opisom świąt, tak? I co z tych świąt przetrwało do dzisiaj. No tylko, że w sumie bez znajomości tej mitologii greckiej trudno byłoby w ogóle zrozumieć potem całą polską literaturę. A też druga kwestia, to właściwie do niedawna nie było nawet za bardzo takich tekstów, które faktycznie można byłoby omawiać. Dopiero teraz pojawiają się takie fabularyzowane niby mitologie słowiańskie i faktycznie teraz chyba można byłoby je jakoś włączyć do programu, no ale kiedyś było z tym trochę gorzej. No właśnie, może chociażby jakieś fragmenty, prawda, w podręcznikach do języka polskiego. Ale w sumie w szkole omawia się i legendy na temat Piasta, i na temat Popiela, coś się pojawia. Ja to tylko dziady kojarzę. I taniec chochołów. No i świtezianka. Tak. Super, musimy już powoli kończyć. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i strasznie się cieszę, że udało ci się znaleźć trochę czasu. Ja także dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.